crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. When the sun goes down. Wypaliłam się. Straciłam zapał do nagrywania filmów, a wszystko to przez kwarantannę, bo prawda jest taka, że wcześniej nagrywając 5 filmów w tygodniu nie miałam najmniejszego problemu z tworzeniem ciekawych treści, dlatego że moje życie było ciekawe i bardzo aktywne i nagrywanie vlogów czy filmów tematycznych, które de facto to moje aktywne życie mi narzucało, były dla mnie czymś absolutnie naturalnym i przyjemnym. A kiedy zamknięto nas w domach, to na początku miałam taki zapał ku temu, aby tworzyć troszeczkę inne filmy, spokojniejsze, domowe, ale zauważyłam, że te filmy nie cieszą się już taką popularnością jak te wcześniejsze i straciłam do tego po prostu serce. Nie miałam pomysłów na kolejne odcinki i postanowiłam zrobić sobie przerwę. Wszystko tak się nałożyło z moim życiem prywatnym, w którym również działy się rzeczy, które musiałam przetrawić, z którymi musiałam się pogodzić, które musiałam przeżyć sobie w ciszy. Robimy ciasto drożdżowe. Kubek cukierni, jakie piękne i pachnące, słuchajcie jak tu pachnie. Zobaczmy, czy to w ogóle jest smaczne. Jest gorące, więc jakby ze swojej zachłanności zaraz sobie poparzę palce. Ale ciasto się wydaje takie puszyste i niewysuszone, no bo jak ktoś rzadko robi drożdżowe, to ono często wychodzi suche. Dobra, testujemy. Nie ma, słuchajcie, niedzieli bez spaceru w lesie. A ogólnie jestem jedzona jak bąk, bo dzisiaj na apari... W ogóle tak. Moja dzisiejsza dieta jest absolutnie nie moja, no bo to jest taki, wiecie, cheat day, niedziela, to jest zawsze dzień, w którym jem coś słodkiego. I tak, aperitif to był wielki plaster makowca, obiad to było sushi i deser to był kawałek, jeszcze jak wrócimy do chaty, to wam pokażę, tego ciasta drożdżowego, ale z innym nadzieniem, takim, co tam było, twaróg i jakieś owoce, chyba truskawki. Więc ogólnie jestem jak ta kulka taka, nie kulka, tylko taka rosyjska babuszka, to są to takie lalki, że wyjmujesz jedną z drugiej. Jak one się nazywały? I one są, mają ten dół taki półokrągły i tak się, wiecie, kulają, więc ja jestem taką babuszką rosyjską. Ale zabuła mnie lekka łapie, więc jak wrócimy, na pewno sobie strzelę kawę. Co wy na to? Napiszcie mi na dole, ile kaw pijecie dziennie. U mnie teraz to są tak 3 kawy, to jest taki standard. 2 rano i 1 właśnie po obiedzie. Jestem ciekawa, ile u was kofeiny idzie dziennie. A może kakałko wolicie? Dobra, zakładam, słuchajcie, oksy, bo jest takie rażące niebo. Dalej nie idę. Piankę zrób. Więcej? Dobry Pietr.
mamy ciasto drożdżowe z makiem. Była taka wiedeńska sztrucla. Tutaj mamy z dżemem truskawkowym i czekoladą. A tutaj mamy z twarogiem i z truskawkami. I ta, to jest moja ulubiona. Ta. I to są moje nieulubione paznokcie. Ale potem może je zrobię albo jutro. I pytanie do was. Na które ciasto mielibyście największą ochotę? Zobaczymy. Czy tutaj jest więcej osób z teamu Lola, czy jednak z teamu Mac? Kawa, wy i ja. Ale pyszna. To jest kawa do ekspresu na kapsułki Nespresso. Ekspres mam firmy Krups. Bardzo często mnie o niego pytacie. To jest taki najzwyklejszy, prosty, niedrogi model, który służy mi już z półtora roku spokojnie, a te kapsułki są firmy Lafayette i to jest palarnia, która mieści się w Polsce, konkretując chyba w Bydgoszczy, ale nie dam sobie ręki uciąć, ale oni mają sklep online i tam można sobie zamawiać. Polecam wam szczególnie kawę o smaku crème brûlée, jest przepyszna i te kawy smakowe u nich mają taki łagodny, dość naturalny w nutach aromat. To nie jest taka coś takiego sztucznego, bo niekiedy takie kawy również zdarzało mi się kupić, szczególnie takiej włoskiej marki Gimoka, czy Gimboka jakoś tak. I one są niedrogie, ale ten smak jest słaby. Tutaj cena kawy jest naprawdę dobra, a mamy super jakość. I mówię o tym celowo, ponieważ bardzo wiele osób często pyta o to, jakie ja kawy lubię i jakie kapsułki kupuję do tego ekspresu. I powiem wam, że lubię też Illy i Lavazza, czyli takie klasyki, które możecie kupić również właśnie w tej formie kapsułek, dokładnie do tego modelu. I w Starbucksie można też kupić kawy, one są bardzo smaczne, ale już są droższe. I powiem wam, że odkąd różne firmy wprowadziły do oferty kawy właśnie w tych kapsułkach, bo półtora roku temu nie było takiego wyboru, to ja wcześniej kupowałam tylko na stronie Nespresso, właśnie tą Neskę, która wychodziła drożej i też nie wszystkie te odmiany mi smakowały. No a teraz mamy naprawdę bardzo dużą dowolność, ja bardzo wiele kaw kupuję na Allegro, a tą Lafayette, to słuchajcie, odkryłam jak byłam w Płocku. Oni mieli taką wyspę w centrum handlowym i tam właśnie poszliśmy się napić kawy. Tak wiecie, wzięliśmy sobie na wynos i zauważyłam, że u nich można też kupić właśnie te kawy sobie do domu, więc kupiłam kilka różnych opcji, żeby popróbować. Zasmakowały mi szalenie, więc cały czas je piję. I tak, i to jest właśnie trzecia moja kawa dzisiaj. No i po słońcu mamy, no. I znowu moja twarz jest niebieska, a było tak pięknie. Także, moi mili, my się zaraz zabieramy za oglądanie serialu i u nas jest teraz na tapecie Gomorra na HBO Go. To jest serial o włoskiej mafii. I no, na razie nie jest taki straszny, bo często te seriale mafijne są pełne przemocy, agresji itd. Ten jest nagrany, przynajmniej, no mówię, jestem na początku, więc no potem się może wypowiem głębiej, ale jak na razie jest fajne, taki, dużo jest takich przeciągniętych scen, ta akcja nie jest taka, wiecie, zbyt szybka i przytłaczająca. I muszę wam się poskarżyć też na jeden serial, który obejrzałam z waszego polecenia i jest to Powieść Podręcznej. Pierwszy sezon mnie zachwycił i pochłonął. Dawno nie oglądałam serialu, który miałby w sobie tyle metafor i tak ważny przekaz niósłby w sobie. Aczkolwiek drugi sezon mnie zmiażdżył przez nadmiar naprawdę ciężkiego kalibru historii, scen. No miałam przesyt. Trzeci sezon zaczęłam oglądać i skończyłam. Powiedziałam, nie, nie oglądam. I któraś z was napisała mi na story, tak wdałyśmy się w taką rozmowę o tym serialu, że warto obejrzeć trzy ostatnie odcinki trzeciego sezonu, bo fajnie się kończy. Także obejrzałam te trzy odcinki. No i mój wniosek jest taki, że pierwszy sezon jest bardzo fajny. W ogóle ciekawa jestem tej książki, na podstawie której ten serial powstał, ale jakby przekaz i właśnie mnogość tych metafor bardzo mi się podobała. Ale w pewnym momencie już byłam tak zmęczona tym wieszaniem ludzi w niemalże każdym odcinku,
tym jakby, no całą to, tymi wszystkimi historiami i tymi negatywnymi bodźcami, że gdybym miała obejrzeć drugi raz, to bym nie obejrzała tego serialu, na pewno. A seriale, które bym chętnie obejrzała drugi raz, to jest Dom z Papieru, ale chyba nam zostały dwa odcinki jeszcze do końca, ale chętnie obejrzę drugi raz. I powiem wam, serial, który mi polecił Adaś, czyli Blacklist, Czarna Lista. Uwielbiam w ogóle główny bohater i wszystkie te historie, i muza. Ja sobie, słuchajcie, ściągałam piosenki z tego serialu na Spotify'a i mam taką całą playlistę, więc też można sobie wygooglować soundtrack z tego serialu i jest bardzo fajna strona, na której normalnie macie sezonami pogrupowane wszystkie odcinki i tam jest opisane, jaka piosenka, jaki ma tytuł. Gdzie byłam, jak mnie nie było? Ratowałam świat. Ale swój własny świat, nie cały, i udało mi się mój własny, prywatny, osobisty świat uratować. Także możecie być ze mnie dumni. I co jeszcze robiłam? Prawie w ogóle nie pracowałam, zajmowałam się edukacją Oliwii, pomagałam jej, sprzątałam chatę i mieliśmy cały czas kontakt na Insta. Chodziłam na spacery, wyciszałam się, odcinałam się od bodźców, których nadmiar sprawił, że nie mogłam też podjąć spokojnie pewnych decyzji. I mimo że jestem osobą, która ma bardzo duże pokłady energii, to też lubię w życiu równowagę. I kiedy wchodzi w grę podjęcie właśnie jakiejś decyzji albo rozwiązanie jakichś problemów, to lubię być na maksa wychillowana. A jeżeli mam dużo obowiązków na głowie, to nie potrafię tego zrobić, nie potrafię się odciąć. Więc ta odcinka bardzo dużo mi dała, ale strasznie się stęskniłam za wami. I mnogość wiadomości, jakie do mnie wysłaliście z taką troską, niektórzy złośliwie nawet w ogóle do mnie pisali, ale was też kocham. Gdzie jestem, dlaczego je nagrywam, kiedy będę nagrywać. To wszystko mi tak dawało, słuchajcie, coraz większą tęsknotę i jednocześnie coraz większy power i taką motywację, żeby do was wrócić. Także wracam i nie planuję już takich długich przerw. Nie, także spokojnie. I trzy filmy w tygodniu macie u mnie bankowo, choćby się waliło, a jak się uda, to tych filmów będzie więcej. Także moi kochani, piszcie na dole, jeżeli jest coś, co chcielibyście wyjątkowo mocno zobaczyć na moim kanale, a ja tymczasem wracam do picia kawy, do serialu i dziękuję wam raz jeszcze, że ze mną jesteście. Jeżeli jeszcze mojego kanału nie subskrybujecie, to natychmiast musicie to zmienić, bo bez subskrypcji serce mnie boli, no i tyle, więc jeżeli nie chcecie, żeby Lole bolało serce, to dodajcie suba i wtedy też nic was nie ominie, jeżeli chodzi o nowe filmy, a dużo pomysłów na ciekawe odcinki mam i będę też miała fajne filmy z innymi youtuberkami, więc na pewno będzie się dużo działo. No i tyle, tak się z wami stęskiłam, że nie chce mi się kończyć tego filmu, ale widzę, że tutaj już chcą oglądać serial, więc... Dzięki, że was mam. Trzymajcie się.